Witam, cześć. Mam na imię Mateusz. Mateusz Wajchepseusz. Pokażę Wam dzisiaj coś ciekawego. Jest to Gazbuda. Zespół szkół gastronomiczno-hotelarskich w Tarnowskich Górach. No, cześć. Pytałem, Szymek, że wczoraj przypaliłeś kotleta na technologii. No, ja lubię takie chrupiące. No. Gastronomik to super szkoła, nie? Oczywiście. Super. Jesteśmy w pracowni technologicznej. Uczymy się tutaj przygotowywania potraw. Ocena organoleptyczno-sensoryczna. Muszę sobie jednego wziąć chyba. Świetne ciastko, ale nie ma się co dziwić, bo to świetna szkoła. W gastronomiku gdzie nie spojrzeć tam jedzenie. Jesteśmy w pracowni technologicznej, uczymy się tutaj przygotowywania różnych potraw, a zwieńczeniem tych umiejętności jest przygotowywanie przyjęć okolicznościowych. Mateusz, a czego ty tutaj szukasz? Chciałem tutaj pokazać, jak piękna jest nasza szkoła. To wyjątkowo zezwalam, ale powiedz mi w takim razie, jak Wam wyszło na konkursie? Pięknie, Pani Profesor, pięknie. Przede wszystkim Kurt Scheller był z nas zadowolony. Znajdujemy się w sali techniki obsługi konsumenta, w której przyszli kelnerzy, przygotowują się do zawodu. W prawo? W prawo. Jestem technikiem hotelarzem, a nie kelnerem, więc może się zdarzyć. Niebo w gębie. Jestem tak najedzony, że ledwo żyję, mój Boże. Pokażę Wam lekcję WF-u z naszym dyrektorem. Ojcem dyrektorem. Zapraszam. Muszę przyznać, że pomogło. No, od razu się czuję lżejszy. Lżejszy na 100%. To idziemy dalej. Jest i siłka. Teraz czas podpracować nad bickami. Musi pompa być. Dobra, biorę pierwszą serię. No. Jest pompa. Słuchajcie, dziewczyny, cichutko. Schowajcie wszystkie ściągawki, bo tu za chwilę dyro w parze, no. Kurczę, już idzie. Dzień dobry, panie dyrektorze. No, rebiata. Dzień dobry, panie dyrektorze. Znajdujemy się w pracowni technologicznej, w której uczniowie zdobywają wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, z zakresu technologii gastronomicznej. W naszej szkole nie tylko gotujemy. Uczymy się również hotelarstwa i obsługi turystycznej. Proszę zobaczyć, nasza pracownia komputerowa.
Jesteśmy w pracowni informatycznej, która oprócz zajęć z informatyki przygotowuje młodzież za pomocą specjalistycznych programów do pracy w obsłudze ruchu turystycznego i obsłudze hoteli. Tutaj kolejna rezerwacja. Byliśmy razem w Belgii na stażach zagranicznych. Jak wspominasz ten czas? Bardzo sympatycznie, bardzo dużo się nauczyłam. Chciałabym jeszcze raz jechać. To jest nasza druga pracownia informatyczna, w której uczniowie przygotowują swoje projekty graficzne, na przykład projektują swoje logotypy. Znajdujemy się w pracowni obsługi ruchu turystycznego, gdzie młodzież w sposób teoretyczny, jak i praktyczny poznaje tajniki turystyki. Pracownia hotelarstwa. Uczymy się w niej obsługi gościa hotelowego. Guten Tag. Guten Tag. Do you speak English? Yes. Single room is more expensive. Niegrzecznie jest sugerować gościowi, że więcej będzie pokój kosztował. Możesz go w taki sposób obrazić. Prowadzę zajęcia ze specjalizacji w klasie czwartej. Przedmiot ten ma na celu przygotować młodzież do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Tutaj są warsztaty szkolne, w których nasi uczniowie przygotowują posiłki dla konsumentów. Mateusz to specjalista od formowania kompletów. Znajdujemy się w warsztacie szkolnym na zajęciach z obsługi konsumenta. W gastronomiku uczymy się teorii i praktyki, a umiejętności zdobywamy w zakładach takich jak ta cukiernia. Zapraszam ze mną. Zajrzę tam takiego małego motylka, to będzie ładnie wyglądać, rozumiem, jak tam trzy ładne motylki, wiesz? To ładnie kolorowo, żeby jednak klient widział i to bardzo przyciąga klienta. No. O tak. No, dobrze. To tutaj, w tym hotelu, nasi koledzy i koleżanki hotelarze odbywają praktyki. Zobaczmy, jak im idzie. W naszej szkole mamy wiele specjalistycznych pracowni. Trzy pracownie do technologii gastronomicznej, jedna pracownia do obsługi konsumenta, trzy specjalistyczne pracownie do obsługi turystycznej i hotelarstwa. Serdecznie zapraszam do nauki w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach. Szkoły skutecznej, bezpiecznej, z fantastyczną kadrą nauczycielską i wspaniałą atmosferą. Gastronomik Górą! Przyjdź do nas! To proste!